Kamil Giest dla portalu Fightsport. Rola organizatora bardziej czy rola zawodnika? Witam. Witam przede wszystkim. Chyba i to, i to. Na początku, wiadomo, skupiłem się na tej walce. Jeżeli mówimy o dniu wczorajszym i dzisiejszym, od wczoraj gdzieś tam skupiałem się cały czas na tej walce. Wiadomo, pomagałem gdzieś tam te rzeczy ogarniać, które zawsze ogarniałem, nadzorowałem je. No ale do momentu mojej walki skupiałem się tylko na walce. No a potem, jak widać, już przebrany, wróciłem do swoich starych nawyków i starych obowiązków, także chyba pół na pół, jeżeli chodzi o rolę. Co bardziej, powiedzmy, jest ekscytująca rola organizatora, kiedy trzeba to wszystko ogarnąć, ten bałagan ustawić i potem być zadowolonym z tego, że gala się potoczyła, czy raczej ten stres związany z walką? Czy może to jest tak, że ten stres z walką związany odciążył częściowo stres związany z galą? Powiem szczerze, że nie czułem stresu jakiegoś wielkiego przed walką, bo taki był plan, takie było moje właśnie przede wszystkim założenie, żeby wyjść na spokojnie, zawalczyć gdzieś tam przy tej pierwszej walce, którą stoczyłem jakiś czas temu, ten stres się wkradł i no i to było złe. Tutaj wyszedłem z chłodną głową, mimo że przed swoją publicznością, gdzie podobno to jest cięższe, ja wyszedłem na spokojnie, nie było stresu związanego z walką. A co bardziej satysfakcjonuje, chyba tak samo i jedno i drugie, no bo zwycięstwa zawsze cieszą, udana gala tym bardziej. I to jest ogrom pracy włożonej w takie przedsięwzięcie, więc jak najbardziej jestem zadowolony i z tego, zwłaszcza że wygrałem na naszej gali, bardzo fajnej gali i przed swoją publicznością, prawda? A jak ogólnie walki, poziom walk, bo jako organizatorzy też oceniacie, jak to wygląda od strony, powiedzmy, poziomu sportowego, jak to wygląda od strony poziomu oprawowego i dość trudny termin, no nie ukrywajmy, tutaj to jest końcówka, można powiedzieć, zaczyna się za chwilę sezon urlopowy i ciężko było chyba ludzi troszeczkę ściągnąć jednak tutaj, nie? No jest to termin, powiedzmy, taki troszkę cięższy, bo już się zbliżają i wakacje, zaczynają się urlopy, tak jak pan wspomniał. Do tego gdzieś jeszcze dużo wydarzeń takich sportowych, zwłaszcza te Mistrzostwa Świata, aczkolwiek my tutaj budujemy taką swoją markę, mamy taką strategię na to, nie obawialiśmy się o frekwencję podczas tego wydarzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ta frekwencja była, więc o to się nie obawialiśmy. Co do samego terminu, czy taki do końca zły? Jeszcze nie najgorszy, bym powiedział, prawda? Co do poziomu walk, powiem szczerze, że no, jako organizator też nie mam możliwości obejrzeć wszystkich walk, bo wiadomo, trzeba tutaj bardzo dużo rzeczy ogarniać. Wszystkie walki, które toczyły się przed moją, nie obejrzałem, no bo byłem skupiony gdzieś tam na koncentrowaniu się nad swoją walką. Potem szybciutko zamieniłem swoje role. Niektóre walki widziałem, będąc gdzieś tam pod oktagonem, czy gdzieś na boku, spoglądałem na te walki, ale też nie wszystkie, no bo wiadomo, wir obowiązków i nie da się wszystkiego zobaczyć. W tym tygodniu na spokojnie będziemy oglądać materiał, więc będę mógł przejrzeć te walki, ale poziom sportowy, nie obawiam się o ten poziom sportowy, bo są to zawodnicy w większości przypadków, którzy już u nas walczyli i no i na ich poziom sportowy nie ma co narzekać, prawda? Są młodzi, perspektywiczni, głodni zwycięstw i pokazują to w tej klatce, oddają całe serce walcząc tutaj, także poziom sportowy myślę, że był wysoki. Nawet Grzegorz Lipski był młodym, obiecującym fighterem i Bogu dzięki, że nic się nie stało. Nie było, było tutaj kilka takich dramatycznych sytuacji, ale chyba najważniejsze, że wszyscy są zdrowi. Tak, najważniejsze, że wszyscy są zdrowi. Tego zawsze życzymy każdemu z zawodników. Znamy ich osobiście. Nie chcemy, żeby, ja osobiście nie chcę, żeby któremuś stała się krzywda, bo dla ich samego rozwoju chociażby, tak? Współpracują tutaj z nami, więc też dbamy w pewien sposób o ich zdrowie tutaj takim zapleczem medycznym, prawda? Co do Grzegorza, młody i głodny ciągle.
cóż, cieszę się z pana zwycięstwa, cieszę się z udanej gali, bo to też jest zwycięstwo i cóż, czekamy na 20 października na galę TFL. Zapraszamy też naszych kibiców i fanów do oglądania na antenie stacji Fightbox, retransmisje, transmisje i wszelkiego rodzaju skróty z gali. Zapraszam serdecznie, bo było co oglądać. Dokładnie, ja również zapraszam do stacji Fightbox. Będą często właśnie teraz retransmisje naszych wydarzeń ostatnich. Będzie transmisja kolejnej gali również w Fightboxie. Zachęcam do odwiedzania tej stacji i oglądania naszych gal. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.